Dzień dobry. Witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o czasach Kazimierza Wielkiego. Czego dowiemy się na lekcji? Poznamy postać Kazimierza Wielkiego i jego dokonania, poznamy szczegóły polityki prowadzonej przez Kazimierza Wielkiego, poznamy przyczyny i skutki założenia Akademii Krakowskiej. Zaczynamy od wrogów Polski. Następcą Władysława Łokietka został jego jedyny syn, Kazimierz, nazywany później przez potomnych Wielkim. Nowy władca został koronowany w 1333 roku. Państwo, które odziedziczył Kazimierz, znajdowało się w trudnym położeniu. Król czeski Jan Luksemburski jako dziedzic Wacława II uważał się za następcę polskiego tronu i panował nad Śląskiem. Od północy zagrażali polscy krzyżacy, którzy nie zamierzali zrezygnować z zagadniętego Pomorza Gdańskiego. Wroga Polscy była też sąsiadująca z nią od zachodu Brandenburgia. Przyjazne stosunki państwa polskie utrzymywało tylko z Węgrami. Sojusz z tym krajem umacniał fakt, że siostra Kazimierza była żoną króla węgierskiego. Sztuka dyplomacji. Król Kazimierz starał się uniknąć walki z kilkoma państwami naraz. Wybrał zatem drogę dyplomacji. Z królem czeskim zawarł układ, na mocy którego Jan Luksemburski zrezygnował z walki o polską koronę. W zamian Kazimierz musiał jednak zrzec się praw do Śląska i wypłacić mu dużą sumę pieniędzy. Następnie w 1343 roku w Kaliszu Kazimierz zawarł pokój z krzyżakami. Na jego mocy zakon zwrócił Polsce Kujawy i ziemię Dobrzyńską, ale zatrzymał Pomorze Gdańskie. Kazimierz zachował jednak tytuł pana i dziedzica Pomorza, co w przyszłości dawało mu możliwość ubiegania się o odzyskanie tych ziem. Poniesione straty terytorialne Kazimierz wyrównał poprzez przyłączenie do Polski Rusi Halickiej. Zwierzchnictwo polskiego króla uznali ponadto książęta mazowieccy. Konsekwentna polityka Kazimierza Wielkiego okazała się skuteczna. W ciągu 37 lat jego panowania powierzchnia Królestwa Polskiego powiększyła się ponad dwukrotnie. Można też wspomnieć, że Kazimierz Wielki był czterokrotnie żonaty, miał kilka córek, nie doczekał się jednak syna, dlatego był ostatnim królem z dynastii Piastów. Reformator i budowniczy. Kazimierz Wielki przeprowadził w Polsce wiele reform. Aby silniej połączyć polskie ziemie, dążył do ujednolicenia prawa. Na polecenie monarchy opracowano zbiorę przepisów prawnych, które określały sposób funkcjonowania państwa. W celu zwiększenia państwowych dochodów uporządkowano zasady dotyczące wydobywania soli, będącej wówczas bardzo cennym surowcem. Wyznaczono też specjalnego urzędnika, który miał dbać o to, żeby zyski ze sprzedaży soli trafiały prosto do królewskiego skarbca. Państwo pogodziło się także za sprawą ożywionego rozwoju handlu. Był on możliwy dzięki licznym przywilejom, które król nadał mieszczanom. Władca zadbał też o bezpieczeństwo kupców przemierzających szlaki handlowe. Ponadto na polskie ziemie sprowadzono osadników z Europy Zachodniej, głównie Niemców i Żydów. Płacili oni podatki, które zwiększały państwowy dochód. Zgromadzone środki finansowe monarcha przeznaczył na wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Z inicjatywy Kazimierza Wielkiego wzniesiono sieć zamków. Około 50, które rozlokowano wzdłuż granic królestwa. Powstało też około 100 nowych miast, wiele z nich otoczono murami obronnymi, było to około 20 miast. Dzięki zaangażowaniu władcy w zwiększanie bezpieczeństwa do dziś istnieje powiedzenie, że Kazimierz Wielki został Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Akademia Krakowska. Zreformowane przez Kazimierza Wielkiego państwo potrzebowało wykształconych ludzi, przede wszystkim urzędników, którzy wspomagaliby władze w rządzeniu królestwem. Dotychczas, aby zdobyć wykształcenie, mieszkańcy Polski musieli wyjeżdżać na studia poza granice kraju, np. do Włoch lub Francji. Było to jednak niezwykle kosztowne, dlatego też mało kto mógł sobie pozwolić na taki wyjazd. Z tych powodów władze zabiegało o utworzenie w Polsce uniwersytetu. W 1364 roku z inicjatywy króla powstała Akademia Krakowska, nazywana obecnie Uniwersytetem Jagiellońskim. Była to pierwsza szkoła wyższa na ziemiach polskich. Akademia Krakowska kształciła prawników, dyplomatów i lekarzy. Dzięki niej umocniła się pozycja Królestwa Polskiego w Europie, wzrosło także znaczenie Krakowa jako miasta uniwersyteckiego. Można też wspomnieć, że za pierwszą polską studentkę uchodzi na wpół legendarna na Według podań na początku XV wieku miała ona pod męskim przebraniem i imieniem Jakub rozpocząć naukę na Akademii Krakowskiej. Jej prawdziwa tożsamość została jednak odkryta po trzech latach. Tylko ze względu na doskonałe wyniki w nauce i wstawiennictwo nauczycieli, uniknęła kary. Zjazd monarchów w Krakowie. Zapanowanie Kazimierza Wielkiego znacznie umocniła się pozycja Królestwa Polskiego w Europie. Potwierdzeniem tego był zjazd europejskich władców, który odbył się w 1364 roku w Krakowie. Uczestniczyli w nim m.in. cesarz Karol IV Luksemburski, królowie Węgier i Cypru, władcy Austrii i Brandenburgii, a także liczni książęta Polscy. W trakcie spotkania rozstrzygano spór między cesarzem a węgierskim monarchą. Rozważano też, jak przeciwstawić się potędze tureckiej, która zagrażała wówczas chrześcijańskiej Europie. Podczas pobytu dostojnych gości w Krakowie Kazimierz Wielki starał się pokazać im potęgę i zasobność swojego kraju. W mieście odbywały się liczne uczty i turnieje rycerskie. Z okazji zjazdu, bogaty mieszczanin krakowski Mikołaj Wierzynek zorganizował Wielką Ucztę. Wzięli w niej udział przybywający w Krakowie władcy. Przyjęcie było okazją do zaprezentowania zamożności krakowskich mieszczan podczas przyjęcia na honorowym miejscu zasiadł Kazimierz Wielki, choć przysługiwało ono cesarzowi. Świadczyło to o szacunku i uznaniu, jakim darzono polskiego władcę. Dziękuję za uwagę.